Mały przydatnik noszenia maluchów. I zobacz, teraz mogę zsunąć młodą, widzisz? O, tak. Jakbyś mogła ułożyć tą rękę tak. O, świetnie. I zobacz. Odkładamy. Uwa. Super. O, tak jest wygodnie. Takie przekładanie z rąk do rąk naprawdę na początku może sprawić dużo kłopotów, a jak to jest proste, to zaraz się przekonamy. Dobrze, jeżeli jedna osoba kieruje całą akcją. Ja teraz przechwycę pupę od ciebie, pozwól. O tak. Teraz na razie nie rozluźniaj. Wchodzę ręką tutaj pod plecy, układam ramię pod Miką i przekładam ją na swoje własne ciało. Teraz układam rękę wzdłuż jej ciała i delikatnie zsuwam się w dół, tak żeby się nie obudziła. Kotku, nie drap się. Nie słuchaj się, Pawła. O tak. Tak też można. Można tak. I teraz mogę ci ją przekazać. I to razem pokażemy. A teraz pokażę ci super sztuczkę, tak? I to będzie dowód na to, że techniki opieki i pielęgnacji zbliżają również rodziców, a nie tylko rodzica do dziecka. Przekażemy sobie, tak? Zabieram ci pupę. O, teraz muszę podejść głową pod główkę Miki. O tak, jakbyś mogła się pochylić teraz na bok. Już. O tak. A, dzień dobry. I wystarczy teraz, że zamienię ręce, ułożę rękę wzdłuż. Ciutko, nie drap się po nosie. Dzięki. O. O tak. O. Nuda. No, musimy coś wymyśleć ciekawszego. No dobrze, no to spróbujmy ułożyć młodą. O. Tak jest. Teraz zobacz, układam główkę jej barki na łokciu. Delikatnie obracam. Cofając się do tyłu trochę. Tak, brawo. O. Przesuwam rękę pod główką. I teraz możemy odłożyć ją. O. Tak jest. No i co teraz? Teraz na strych, bo tam jest miejsce na kosze wiklinowe. Chodź, zaniesiemy ją na górę. Zapraszamy. Mamo, tato, co ty na to? PL